Witam was, jestem Repuso, to jest kolejny odcinek z Kaiser Reich. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako wielka, wielka nie, ale wspaniała Polska, trzeba podkreślić. A mamy już nawet dziewiątkę infrastruktury w Warszawie, więc to nie jest zły wynik, tak na serio. I tak, tutaj oni okrążyli kilka dywizji sowieckich, nie wiem dokładnie ile, można by to ewentualnie policzyć po tym, jak teraz będą wyparowywać, ale dobra, policzmy sobie nawet. A to jest mój komputer, zanim to zajmie, zdjęcie ich tymi jednostek, to w Jarosławie to pewnie brzozami jest porośnięte, więc w cholerę nie przepchnął. I tak, kontynuujemy naszą wojnę, naszą rozgrywkę, wojny się toczą na świecie, w sumie wojna jest w cholerę, tak na serio. I to mi się ogólnie podoba w tej grze, tak na serio. Można tutaj powiedzieć wojny na lewo i prawo, jakbyśmy chcieli może na Justify War God. Wy już nie jesteście po tutaj byciu przydupasami Niemiec. Oni stworzyli frakcję, nie? Wcześniej to byli tylko przydupasi, bez frakcji. Ale tak, kurczę. Ja mam pomysł, że na przykład przejmować na te dwie prowincje. A na te dwie prowincje, albo na te trzy prowincje do równego. I się trzymać i pozwolić im wybijać się o mnie. Ale no nie jestem jednak w stanie na razie tego... im... się tak sprzeciwstawić i odebrać nasze tereny. Potem chciałem to za pomocą celu narodowego zrobić. Ale właśnie, nikt by gwarancji niepodległości im nie dał po prostu, żeby ich bronić. To nie jest jednak... to jednak nie jest hoj. Weźmy, pójdźmy jakieś light tanki nawet. Czy mam w ogóle zbadane ciężarówki? Oczywiście, że nie. Bo te light tanki troszkę się pobudują. Ale myślę, że jakbyśmy poszli tutaj... 7 TP i 9 TP później, no to miałoby to jakiś już większy sens rzeczywiście, na takie kilka dywizji pancernych chociaż zrobić ostatecznie, bo nie, także na jakie granice się rozrośniemy. Tutaj Nepal walczy z całą resztą Indii, połową Indii praktycznie. Jeszcze się dołączają kolejne państwa, świetnie. 7 do 8 dywizji i jeszcze nie, myślałem, że Nepal przepycha. Ja bym się raczej wybronił, co prawda. Znaczy, mówimy tutaj o wybronieniu, a nie o wygraniu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć prowincji, żeby się bronić na przykład. To znaczy, ile byśmy chcieli się wybronić. Może nawet stanąć jeszcze tutaj, żeby o tą prowincję zahaczyć, jeżeli mamy jakieś fabryki dobre, albo o tą prowincję. Więc to też wszystko zależy. Ale obrona byłaby możliwa po prostu, tyle mówię. Mamy ostatnią dywizję górską, która nam się szkoli. Japan announces her ambitions. Czemu R, a nie it's? A ta nie ma teraz chyba tego powstania Korei. W Korei nie ma powstania. I tam mamy tutaj cywilki do zrobienia. I pójdziemy teraz z cywilki, bo no jak dwie cywilki, zawsze są dwie cywilki. Będziemy mogli z tego pójść w stronę Establish Border Forts w Białymstoku i w Lublinie i przyspieszono budowę fortów. Znaczy tutaj możemy też pójść ofensywną ścieżką, chyba pójdę ofensywną ścieżką. O, jest wojna z Turasami. Rebelia w Jemenie, spoko. Albo możemy pójść, znaczy tak, możemy pójść tym, ale tym nie pójdziemy, pójdziemy w tym kierunku, ponieważ to dam jeszcze kolejne cywilki. Tutaj dam tylko boosta do Construction Technology. Tutaj dam chyba infrastrukturkę w Warszawie do 11 wskoczy, czy jak? Bo nawet nie wiem. Bo mamy dziewiątkę przecież teraz, a ja nie budowałem żadnej infrastruktury, to samo jest tak z siebie. Industry 100%, tutaj mamy fabryczki wojenne, przyspieszony output i co najważniejsze research slot. Kolejny research slot mamy jak zrobimy armię, drzewko na armię. Ja bym zrobił tak, ja bym jak najszybciej postarał się skończyć z drzewko ekonomiczne, zrobił jedno, dwa, tutaj te land doctriny. Ponieważ tutaj nie widzę też jakoś zbytnio coś niesamowicie ciekawego. Tutaj dopiero jest, ewentualnie ten The New Winch Hussars. Aby tak zrobić te land doctriny i później bym poszedł już w to drzewko rzeczywiście, bawiąc się już na wojny. Więc tak wygląda mój plan. Moskwa do kogo należy? Jeszcze do Soviet Russia. Ile mamy experience'a? 123. A propos experience'a. CNT5 wygląda jakby wygrywało. I chyba wygra to. W takim razie... ja bym poprosił improve relations. Ja bym spróbował wysłać attach. A nie, nie wyślę attach. Fakt, ja tylko straciłem
No mam command power na 0, ponieważ wysyłamy dwóch ataszów, co nie? Wysyłamy do Combined Syndicates of America i wysyłamy do Rosji. Ewentualnie jak Rosjanie skończą z ZSRR, to wtedy postaramy się polepszyć relacje z Identifyem, a na razie to nie ma po prostu sensu. Przytrenowała nam się dywizja górska. Czy mamy w ogóle zaopatrzenie pełne? Praktycznie mamy, tak. Pełne zaopatrzenie. W ogóle bym sobie tutaj dodał chyba jeszcze jedną piechotę. To tylko dlatego, żeby zrównać ewentualne tutaj problemy infantry i support equipment. Ewentualnie dwie piechoty bym jeszcze dodał. Jedno albo dwie. Żeby właśnie... żeby właśnie po prostu ekwipunkiem było tak mniej więcej w tym samym stosunku, bo ja nie chcę jednak dawać tutaj kolejnych fabryk, a chcę fabryki lecieć w infantry equipment. A no właśnie tutaj pójdziemy zaraz też zmniejszony koszt produkcji infantry equipment. Co chyba soft attack 10%, kurczę, to nie jest taki zły pomysł, breakthrough 5%. Ja bym poszedł jednak w jakość, szczerze mówiąc, tak szczerze. Warszawa. Kielce rozbudujmy. Się boję, że Niemcy w końcu pójdą ten, żeby mi oddał Płock. I na pewno nie chcę lecieć wtedy w Płock. A będę musiał im oddać, no bo jednak dopóki z syndykalistami nie będą walczyć, to ja nie mam co z nimi tutaj konkurować. Dobra, jak tutaj wygląda zaopatrzeniem? No teraz mi brakuje, więc poczekamy sobie. Pójdziemy sobie na w lepsze wyposażenie piechoty. Szczególnie jak upgrade'ujemy już wyposażenie piechoty na kolejne, to będzie to jeszcze lepszy bonus i tak dalej, i tak dalej. Chociaż Rosjanami bardziej się opłacała produkcja masowa, no bo to tyle tych wojsk leciało wtedy. W cholerę do przodu. Tak, nabijajcie mi Army Experience'a, tak. Dokładnie, lubię to, tak, lubię. Co? Finowie, którzy są nacjonalistami, posiadają kilkanaście dywizji. Czyli tak na serio, podobną armię mają do nas. Przecież mamy lepszą ekonomię, cywilki mają lepsze. Jak coś, ja buduję już teraz wojskowe, ponieważ no mam zmniejszony koszt budowy wojskowych, więc korzystam. Bawię się po ile wlezie. I nacjonaliści mają? Im to jakoś rośnie ten nacjonalizm, populizm, czy nie? Nie, ale mamy na 50%. To chyba minusy dajesz nam jeszcze, co nie? A nie, to chyba Ruling Party nie wpływa na to. Więc no okej, okejka. W ogóle... teraz pytanie. Czy wydać Army Experience na badanie, żeby tutaj stówę przeznaczyć? Ja mogę rzeczywiście zacząć to badać? Czy ja tylko stracił Experience? Wiecie co, sprawdzę to poza odcinkiem, bo nie chcę teraz czytywać gry ewentualnie, jak... Okazuje się, że ja po prostu sobie pieprzyłem tylko na przykład 100 pedeków, bo to jest jednak warte. Te 100 pedeków wydać na doktrynę na przykład, czy 100 pedeków wydać jak na czołgi, jak będę mógł już je robić? To jest pytanie. Tutaj chyba nic ciekawego nie było. Effect of our partisans. A okej. Baranowiczki. Co to jest dokładnie baranowiczki? Bułgaria i Serbia, peace deal. Baranowisi. Nie ma czegoś takiego. To jest jakieś miasto. Nie, miasto to też nie jest, bo mi wyświetliło chyba. Okej, cel narodowy poszedł. A na razie skupmy się na tej naszej ekonomii. Żeby pójść tym do przodu. Jak to wygląda? No, Bułgaria została uszczuplona. Tradycyjnie, a jak mogłoby być inaczej? Ja to chyba Bułgarzy powiedzieli wtedy wojnę tą tutaj? Chyba ta. DRDP take power in Bułgaria. Ciekawe, czy tam się coś pozmienia teraz właśnie na syndykalizm. Nie, Market Liberals i Car Borys cały czas rządzi. Cholera, Osmani sobie radzą. Dawno nie grałem w Kaiser Reich, ale nie sądziłem, że oni będą sobie radzić. Oczywiście, oni mają bardzo mało wojska, ci ich przeciwnicy. Porównując do wojsk osmańskich, którzy mogą mieć pod 50 dywizji. To zostali odcięci, co prawda, ale to nie zrobi różnicy, że kurczę, no jakby lepiej ogarnęli ten front tak na serio, to mieli być rzeczywiście szansę tutaj podołać. Maszkiri Kingdom tutaj się wycofało, ale jakby zajęli tutaj stolicę im, wtedy mieli tutaj nam się połączyli, mieliby większe szanse, żeby pójść na Iran. No nie sądzę, żeby przepychali się przez kanał Suezki na razie, ale to może w przyszłości ewentualnie. No ale nie no, przyznam, że tutaj szaleją. Dobra, Rosjanie skończyli tą wojnę,
Więc może nie Lend-Lease'a, ale teraz Improve Relations. No teraz no, straciłem za dużo troszkę. A, ale muszę pepeki zbierać, no to fajnie. No to po prostu sobie polepszajmy relacje, może tak, no, może nam przyszłość jednak. Na razie tylko syndykalistyczna Ameryka to jest miejsce, gdzie zyskujemy sobie pepeki, znaczy pedeki. Iran tutaj też się wbił tak troszkę. Jakby się zajęli tym odcięciem Iranu, ogarnięciem swojego frontu, to stabilizowaniem go tutaj, albo przepchnięciem z tej strony, to mogło być rzeczywiście dobrze. A tak na serio, to Osmanie tutaj są teraz wielką, jedną wielką loterią. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo mogli tam wysłać dużo dywizji i mogli się odciąć. W ogóle... A czy może jednak wysłać wojsko do Osmanów? Teraz jest pytanie, bo ja już wysłałem tutaj Improve Relations. To jest kolejne 10 pepeków, które ja stracę po prostu wysyłając do Osmanów. A Osmanami dosyć się lubię. Nie to z Scientifyem. Taki tam. Ale też... Fuck. Dobra, wiecie co, na razie to nie ruszajmy tego. No i uzbierajmy te pepeki do 100 chociaż. Ponieważ problem jest taki, że Osmanie nie muszą w zasadzie bawy zepchnięci całkowicie, żeby przegrać. Więc to jest taka niepewna, że ja w ogóle nie zdążę tego zrobić z tymi Osmanami. Więc spoczywam po prostu z tymi pepekami. I jak będę już pod stówą, to wtedy wyślę jeszcze ponownie poprawienie relacji. Kurczę, troszkę zmarnowałem tych pepeków. No to ja chyba mogłem na te Chiny wysłać bardziej, by się opłacało. Żeby kibicować na przykład Aogowi, albo właśnie Chinom, bo to Chiny mają po swojej stronie Shanging, więc w sumie Aogowi, ponieważ tutaj połączone siły i bym więcej experience'a dostawał. No jeśli tak czy tak mam 200 experience'a, więc jest spoko. Excavation wujeczka. Ale coś jeszcze z ekonomii, niezbyt, tutaj w to nie idziemy, bo to nie ma kompletnie sensu. Idziemy sobie Research Speed, Compacting Machine. Będziemy mieli pierwsze czołgi. Fabryczki wojenne nam się cały czas robią, więc jest bardzo dobrze. Dajmy sobie w Warszawie, dajmy sobie w Lublinie. O Kalisz też się troszkę obawiam niestety, że będą chcieli nam Niemcy odebrać w przyszłości, więc na razie nie buduję. Po zrobieniu czołgów damy je sobie do produkcji, żeby jakaś fabryczka wskoczyła w czołgi później. A my chyba zaczniemy sobie badać Ursusy. Chociaż no kusi jednak, chyba by w broń bym jednak tutaj poszedł. Albo nie, pójdę w Ursusy, YOLO, pójdę w czołgi. I będzie pancerna wielka Polska. A transport shipy? Pójdźmy sobie w Ursusy, 150 dni. Te broni będziemy troszkę zacofani niestety, no ale już kij z tym. Mamy czołgi. Sama stal będzie potrzebna. Dajmy sobie tutaj, żeby jednak stal się sfokusowała na czołgach. Bo ile my obecnie mamy stali? Bo 12, 12 czy 24. Tylko, że 12 idzie do nas, bo część idzie na handel. Czy w ogóle cokolwiek ktoś bierze z tego handlu od nas? Nie. Dlatego... Ile to kosztuje? Stówę. Zdaje ogólnie minusy duże, na przykład do Research Speedu, 4% to jest aż różnicy. I Factory Output i tak dalej. Dobra, pójdźmy na razie w cywilki, nie da na razie rozbudowywać Warszawy Głównej. Pójdę sobie tutaj straight line do Research Slotu, później ewentualnie zwiększę sobie uzbrojenie w Kielcach. I wtedy się, tak sobie zacznie się zabawa dopiero. O, ta Polska potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć. Peace, deal with the devil. With their forces hard Pacific America and American Union. Zawiesili pokój, znaczy ten, no... Poszli w pokój, żeby pokonać razem syndykalistów. Słusznie. Tylko zgadzam, że MacArthur lepiej by sobie z tym poradził, jakby miał całe Stany Zjednoczone pod sobą. Taka moja mała uwaga, radzę to przemyśleć. W ogóle miałem kiedyś kanał po angielsku, przyznam. Jeżeli ktoś chce poszukać, to proszę bardzo. Jeżeli znajdziecie, to ktoś z was może nawet linka zapodać w opisie. Jeżeli YouTube tego nie zablokuje, to ja nie zablokuję tym bardziej. A jak zablokuję, to ja odblokuję. To ta Litwa. No a propos właśnie, miałem ten kanał po angielsku. I pozwoliłem tam wrzucić dosyć takie serie, które mogą się przyjąć, ale tak, żeby troszkę inne, szat Veritas et Fortitudo, nagrałem sobie polską, tam kilka odcinków, chyba coś jeszcze z Veritasa i tak dalej, z Europy Universalis 4, jak coś. Bo to choja jeszcze nie było, jak coś. Bo
Postawiłem sobie też podszlifować angielski. Często mam tak, że jak długo nie mówię po angielsku, to już to rzeczywiście są jakieś małe problemy u mnie z wymową i ogólnie ze słówkami i tak dalej, i tak dalej. Pójdźmy sobie normalnie. W ogóle te właśnie czołgi teraz upgrade'uję. Nie, bym lepsze czołgi subgrade'ował. Ale ja pozbieram punkciki, pedeki. I właśnie, jeżeli długo nie mówię, to po prostu mam problemy z niektórymi słówkami i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu postanowiłem założyć kanał angielski, tak że może, żeby do większej ilości ludzi dotrzeć. Nie informowałem nic o tym na kanale. Znaczy, teraz ja nagrywam, więc to się tak ta informacja jest gówno warta. Ale wcześniej nie informowałem nic na kanale, żeby po prostu trafić do nowej publiki od razu. No i kto znalazł te filmy? Polacy, którzy mnie oglądali. Widzowie. I te komentarze po prostu, jeżeli zobaczycie komentarze pod pierwszymi odcinkami, pod pierwszym odcinkiem, na przykład z tego Veritas et Fortitudo, co tam było na przykład? Czy czekajcie, aż sam sobie zobaczę, cholera jasna. Czy ja mogę przełączyć konto tutaj? Znaczy nie chcę też przełączać się, tylko znaleźć ten kanał. Aż sobie wam powiem, jak się nazywał, WordCrass Repus, tak się postanowiłem nazwać. Nie miałem pomysłu na inny nick, ale nie chciałem, żeby to było po prostu Repus, że jak ktoś pisze Repus, to żeby nie znalazło. A był Hoj nawet, były Węgry. Widzę na Hoju, Ironmana nagrywałem. O, nawet pierwszy odcinek z Veritasa ma 1000 tych wyświetleń, nawet ładnie. Dobra, i ten komentarz, który mnie rozwalił. Aha, może by zrobić to na Repusie. Na 100% byłaby większa oglądalność. Może by o tym pomyśleć. Do widzenia. I to mnie tak to rozbrajało. A czekajcie, aż się przełączę po prostu na ten kanał. Czy ja coś wrzucam? Nie wrzucam nic, więc dobrze. Tam były też różne ciekawe inne komentarze pod innymi filmami, a nie chcę pod każdy film zaglądać. Tak, w ogóle właśnie pokonali Litwę i tak dalej, hehe, fajnie. Dobrze, że się interesuje rozrywką. Komentarze. Kurczę, ten nowy studio jest... Studio mnie rozbraja. Czy było coś takiego? Jeszcze ciekawego tutaj? Czemu po angielsku? Czemu po angielsku? To też mnie rozbrają. No można się domyślić po prostu, że... No jednak bardziej mnie interesuje, jak ludzie mnie oglądają, niż jak mnie nie oglądają. W ogóle też YouTube skasztanił z tymi subskrypcjami, co nie? Że ludzie po prostu nie widzą subskrypcji całej liczby subskrypcji, tylko do trzech liczb. A tak na serio widzą, od lewej. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład taki PewDiePie ma 101 milionów, to ma 101, a nie ma dalej ile ma. Ja mam na przykład 14, nie, mam teraz 16 tysięcy z hakiem małym, tam dokładnie 16 tysięcy 71 jak to nagrywam. O, jest 16 tysięcy po prostu pokazane. I to jest też głupie, bo na przykład na streamach teraz chyba będzie bardzo trudno pokazywać obecną liczbę subskrypcji i tak dalej. Ten tatarz powinien się zgodzić, tak? Więc stop improving relations, nie potrzebuję już tego. Dobra, mamy attach CNTify i właśnie to co powiedziałem, proszę o to przemyśleć, to było właśnie odwołanie do tego komentarza. W ogóle też to, a propos komentarzy, jak już gadamy o komentarzach, rozbraja mnie po prostu. Co ludzie... Znaczy tak, jakim problemem dla ludzi, jakim trudem po prostu życiowym dla ludzi jest rozwinięcie opisu pod filmem. Dlaczego? Ponieważ na serii z multików mam... Co? Sowieci ostatecznie przejęli władzę w Rosji? O tak, jolo! What the fuck? What the fuck? No, jest, boję się troszkę teraz. No właśnie. Pod filmami z multików wrzucam w opisie, na jakim modzie gramy. Jest to pod każdym filmem. Nie ma filmu, gdzie chyba nie ma tego. A ludzie tak czy tak piszą: a na jakim modzie gracie? A czy możesz podać mody? Ja po prostu ignoruję takich ludzi. Ja już nie odpisywałem. Ale była jedna osoba, która mi specjalnie napisała na Discordzie: czy możesz napisać, na jakim modzie gracie w tej serii, i tak dalej, na multiku. Nie odpisałem mu, no bo to jest po prostu żałosne pytanie dla mnie, jak jest w opisie. I napisał jeszcze raz: proszę, to jest ważne, czy mógłbyś tam odpowiedzieć, i tak dalej.
To ja mu napisałem, ale masz przecież w opisie wszystko. Jaki problem jest zajrzenie do... Tak, spytałem się go nawet. Czy możesz mi powiedzieć, jakim po prostu dla ciebie problemem jest zajrzenie do opisu? To w opisie są wszystkie mody? No? A, bo myślałem, że tylko dałeś najważniejsze, a te mniejsze olałeś. Co? I to po prostu takie... To mnie rozwala, no. Ja jestem szczery, w opisie podaję wszystkie mody. Z reguły wszystko gadam, nic nie próbuję ukryć, żadnych takich ukrytych przekazów czy coś. Poza tym, że kasuję dywizję innym państwom. W ogóle to kasowanie dywizji innym państwom też mnie rozwaliło. Bo ja po prostu miałem chyba pod odcinkiem z Niemcami tam na Expanded Vanilla 1933. Miałem... musiałem przerwać w pewnym momencie odcinek. Co mi się nie spodobało osobiście. No i tak wróciłem, no i tak, wiecie, tak bez emocji powiedziałem po prostu: dobra, już jestem, skasowałem i w Polsce w dywizję powinno pójść łatwiej, gramy dalej. I w ogóle jak ludzie się zesrali. Jak mówili, że na przykład porównywali, że królik tego, znajomy królika tego nie robi. Fuck. Felix Dzierżyński umarł. Co się stanie w ogóle, jak Dmowski umrze w końcu? Że znajomy królika tego nie robi. I w ogóle też ktoś napisał ten tylko gówno burzę, już truć odcinek pod rząd, tak? Po tym po prostu, po tym, że niby skasowałem dywizję, napisał, że jak ten, że stracił do mnie szacunek i tak dalej, że na przykład Kałach tego nie robi, a takie... Wait a second. Kałach tego nie robi. To z tego, że akurat wyjątkowo to powiedzenie, że skasowałem dywizję, wziąłem od niego. Kałach tego nie robi. Kałach tego nigdy by nie zrobił. Nigdy. Dobra, pójdziemy sobie od razu, bo troszkę odszedłem od gry, ale mam nadzieję, że też takie pokawędki luźne się wam podobają. Czemu cholera im tu forty? A nie, to jest pewnie podstawowego hoja forty, które tutaj stoją po prostu polskie. I tyle. No i tak, poczywaj w pokoju. Rozwadowski? Demyt. Tak, cały czas jako marszałek. Nawet po śmierci będzie rządzić. Bo nie było nic, że on znika z film marszałka. No dobra, dajmy sobie Sikorskiego w takim razie. On jest defensive doctrine, to niech pójdzie recovery. Nie mam, zapomniałem, że nie mam command powerów. Bo wszyscy są na taszu. A w ogóle będę musiał pójść właśnie Polish Militarism chyba, bo mi się kończy manpower na robienie dywizji. Później bym chyba poszedł tutaj Beacon of Spirit. Mam nadzieję, że ogólnie właśnie tak podały takie pogadanki, że troszkę odchodzimy od tej gry. No i tak, po Ursusie zrobimy sobie tutaj chyba Improved Infantry Equipment. I od razu pójdziemy sobie w Morsa później. Nie tylko nam się skończy, okrąg chyba 39 mniej więcej powinien się zacząć. Albo może będzie ewentualnie luty. Tutaj po Compacting Machine, no 39 tutaj jeszcze nic nie będziemy mieli. Też będziemy mogli Decryption Encryption robić. No i chyba pójdziemy sobie w to właśnie. A na razie też w to nie ma sensu lecieć, ewentualnie w czołgi mógłbym pójść wtedy. Olać to Decryption Encryption i pójść w czołgi lepsze. Wtedy czołg już 36 on zupgrade'ował, bo 34 to po prostu robię by robić. Dobra, ważne, że mi się ten Ursus zrobił. Niech się tutaj robi cały czas. Interesting. Wiecie co? Poświęcę jedną fabrykę od... Wy nie jesteście teraz socjalistami. Dobra, od moich przyjaciół Węgier poświęcę fabrykę, żeby wziąć od nich. Pojąć militaryzm, pójdźmy, bo jednak ten par się przyda, nie chcę pupeków wydawać. Potem nawet nie mogę wskoczyć na Extensive Conscription. Gdyż no nie... Czy jestem niby w cudzysłowie faszystą, tak jak to byłoby w podstawowej grze brane pod uwagę. Ale no nie mogę jednak podskoczyć tam. A propos w ogóle wojen. Combined. Klepie się ile wlezie. I to mi się też bardzo podoba, że Amerykanie tutaj się wybijają. To jest wyjątkowo scenariusz, kiedy mi się podoba, czy ten mod, gdzie mi się wyjątkowo podoba, że Amerykanie giną tam nawzajem. Otan Empire to przegrał, mimo że tak wyskoczyli właśnie tutaj do przodu. Ale dopóki mają bazę morską, jeszcze jest możliwe, no bo wiecie. Tu zaopatrzenie, tu, jeżeli żadne submariny nie stoją po drodze, no to powinni tam jakieś zaopatrzenie dosyłać. Ale mam nadzieję, że teraz produkcja nam się troszkę rozkręci. Mogę dwie dywizje zrzucić, ciekawe ile... A właśnie, manpower.
A to jeszcze jedna dywizja tylko wskoczy i teraz zbieramy manpowera. Dopóki nam się cel narodowy nie zrobi. Właśnie, jak te motorizy wyglądają? Skasujmy to, mam army experience, więc zaszalejmy. Tutaj mobile infantry. Support artylerii, nie ma co kopania lecieć. Focus na to. Lecimy Armored Division. Czy chociaż czołgi starczają? Nie starczają. No ale ja sobie poczekam po prostu, aż się zrobią. Mam dwie fabryki w czołgi dodane. South African Revolt declared war on Union of South Africa. Bunt w South Afryce. I oni tylko między sobą walczą, ale na tej zasadzie, że nie są w nikim sojuszu. Jak tutaj to wygląda? Południe ma mniej fabryk, szczególnie wojskowych. Ma dostęp do morza, co ich też boostuje jednak do przodu. Mają więcej manpowera, ale oni mają więcej fabryk wojskowych, co najważniejsze. Union of South Africa. To sprawia jednak, że oni mogą podołać wojnie, ci z północy. To też zależy, jak tutaj będzie taktycznie prowadzona wojna. Właśnie, pójdziemy sobie w lepsze czołgi. Szkoda też, że experience'a nie możemy wydawać na przykład na czołgi, na broń i tak dalej, i tak dalej. Chociaż akurat w piechocie byłoby tego o wiele zbyt za wiele w porównaniu do okrętu. W ogóle okręty tutaj ciekawie wyglądają. Damage control, tutaj submariny są troszkę inaczej zrobione. Rakiety są tutaj, to jest troszkę inaczej poukładane, jak na razie widzę. Ja chyba cruisery nie miały coś takiego jak torpedo storage wcześniej. No, troszkę jest pozmieniane. Nie jest to wepchnięte w jedno drzewko, żeby było troszkę przejrzyściej. Oni dołączyli do Ententy, spoko. Osłanie jeszcze walczą, no ale przegrywają. CNT Fire walczą, ile wlezie. Mają najwięcej dywizji, więc im po prostu wysłałem tutaj wsparcie. Turkestan cannot declare war on Alash Orda. W sumie też spoko takie wojny, bo można właśnie Army Experience podprobić. Ja miał zaraz 300, część już chyba na coś wydałem przed chwilą. Tak, na zmianę, te 35 wydałem na zmianę dywizji. Nazwane szablonu. Chyba pójdę tak. A później pójdę w piechotę. Dwie. Jedną tu i dam artylerię wtedy liniowo. Dobra, niech te czołgi jakoś pójdą, bo to jednak będzie też ważna jednostka u mnie, szczególnie jak będę walczyć z Ukrainą. Cholera, jak była Rosja, to jeszcze wojna z Ukrainą miała sens, ale jak teraz jest sowiecka Rosja, sowiecka republika sowiecka i tak dalej, to nie ma zbytnio sensu. W ogóle, ja chyba poruszyłem jakiś temat na koniec zeszłego odcinka. Powiedziałem, że pogadamy sobie na początku kolejnego odcinka i ja w ogóle nie poruszałem tego tematu chyba. Dobrze, w takim razie widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie może przypomnę sobie, co to był za temat w trzecim odcinku i poruszymy go sobie w końcu w piątym odcinku. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!